spotkałem, nie? W sumie kto się pyta o zdanie, łapie jego za ja, łachy i się teleportujemy. Masz za swoje. Generalnie jak w multiakcjonach ten wyjdziemy z portalu, to Jugo tylko pycha amatorka. No dobra. Jesteście w sali tronowej. Wielki infryt zrobił się małym infrytem siedzącym na tronie. Płomieni. Gdzieś z boku widzicie grupę sabotażową, która właśnie się przebiła przez kolejny oddział gwardzistów i też wpada. No, rychło w czas. No przepraszam bardzo, że musiałam po drodze zabić przynajmniej 300 tych płonących sukiencynów. A wiesz, jak ciężko oni padają, jeżeli twoim podstawową mocą też jest ogień? A, domyślam się. Jugo tylko rzuca, że dlatego trzeba się specjalizować w różnych zdolnościach. Widzicie Lilian przywiązaną do jakiegoś rytualnego ołtarza. I w tym momencie król infrytów powoli wstaje i mówi: ach, spóźniliście się. Widzicie nad piersią Lilian formującą się taką kulę energii, niby małe słońce. Defend! Ja się chcę rzucić na króla i frytów. Czy jestem ty chory pojebie! Pokaż swojego penisa! Zapominałem o szalonej druidce starczy. Czy ten ołtarz jest częścią podłogi, czy czymś luźnym? Częścią podłogi. Budowany. Znaczy, mogę zaczyna tam piec starczą na przedzie Jugo teleport. Jugo otwiera teleport. Fold space pewnie. Aha. To w tym momencie to jest perfekcyjny teleport. Chciał ją pewnie Malgarius w ten. Znaczy, teleportujemy się razem z Malgariusem w pobliżu tej panienki. Okej. No dobra, no to Ifryt chciał się na nią rzucić, ale zatrzymuje go wieko od trumny prosto w ryj. Możesz rzucić na defenda, Malgarius? Tak, właśnie się zastanawiałem, kurde, z tego zrzutu. Konstytucja. O chuj. W sumie mogę mu pomóc przy tym atakując za tego późno. Za późno. A czy na Ida się rzuca zanim rzucę, więc. No wiem, bo ja generalnie i tak chciałam go zaatakować, więc. A czy nadal będziesz mogła. Dobra, no, wiesz co? Otaczają cię płomienie. Otaczają cię nagle niesamowicie gorące płomienie, tak gorące, że twoja zbroja zaczyna się topić. Okej. Okay. Ile dostaje? Wiesz co, powiedziałbym raczej, że to jest status efekt. Okej. Okay. Spoko. Czy tak naprawdę Malgarius ze wszystkich otworów zaczyna dymić? Tak. Że jesteś mocno unieruchomiony, bo w zasadzie twoja zbroja zaczęła się topić i przestała. Części, które były ruchome, nagle się zespawały ze sobą. Czy raczej stopiły ze sobą. No jasne. Well shit. Zrobiłem co mogłem. Ja mogę cię teraz siłować na penisy z Miguelem? Możesz się siłować na penisy. Dobra, to poproszę. To na Wisdoma i na moje Elemental? Czy na jakiś... Powiedziałbym bardziej, że to jest walka z nim na gołe klaty, więc hack and slash. Hack and slash. No jak chcę jej pomóc. Dobra, nie ważne. Co? Pomagaj? Nie wiem. Czemu się coś szybciej nie powiedziałeś? Zadajesz obrażenia i dostajesz obrażenia. O, to możesz pomóc, bo nie jestem dobra w przyjmowaniu wrażeń. Ile zajmuje, tak?
Zadaję swoje obrażenia, swoją kostkę. Mhm. Okej. Okay. On ci zadaje, wiesz co, jak się na niego rzucasz, to wyjmuje, zdawałoby się, zupełnie zwyczajny sejmizar, chociaż na pewno musi być odpowiednio umagiczniony, żeby wytrzymywać żar planu ognia i po prostu tnie cię przez pierś. Mhm. Zadając D8 obrażeń. D8? Czemu on ma więcej niż ja? Dobra, mam 0. Czy może w tym momencie pojawić się Loteris? Spokojnie, ja o tym cały czas pamiętam. Ojej, przy XP-kach sobie dodałam, ojejku. 5 XP-ków dodałam. Mam 15 na 15. Niech mnie ktoś teraz przytuli. No dobra. F, widzisz, jak Sionach upada. Malgerius nie może się ruszyć. Widzisz rosnącą moc bogini ponad Lilian i Infryta powoli, tymczasem przestającego się interesować Sionach i zbliżającego się do tego. Jugo, jakby co, to próbuję odwiązać ten Lilian, po czym ją wyteleportować stąd. Okej. Wiesz co, no dobra, powoli udaje ci się zwalczyć więzy, ale zwracasz uwagę, że nie zdążysz. I w tym momencie przed ryjem, zgodnie z wcześniejszymi planami Efa, o czym pisał mi od początku tej sesji, najpierw poprzez whispery, a potem już się nawet nie pierdoląc, nagle otwiera się tuż przed Mordą Infryta portal. Najpierw przez portal wylatuje pięść uzbrojona w technomagiczną rękawicę, która strzela Infryta prosto w ryj. Dostał tym samym drugi raz już dzisiaj. Infryt siłą tego uderzenia wbija się, znaczy przebija, rozwala własny tron i wbija się w przeciwległą ścianę, po czym dzierżąc w drugiej ręce święty miecz wychodzi Loteris. Powiem tak, jak zawsze idealne wyczucie. I przepraszam, że nie mogłem przyjść wcześniej, mały problem na Mekanusie. Rozumiem, wystawiam mu żółwika do przybicia. Sekundę za późno. Tak jakby leży umierając na podłodze, ale okej. Wiesz co, Loteris spogląda na ciebie, doskakuje szybko, przykłada ci rękę do rany i rana się goi, odzyskaj sobie te 6 obrażeń. Lay on hands. O. To moje. Tak. Nie mam tyle, żeby coś otworzyć. Nie? Nie, to nie była najlepsza broń. To nie jest najlepsza broń na bossa, jeżeli to gracz go wezwał. Dobra, wiesz co, ja wyskakuję w powietrze, wybijam się. W życiu bym tu nie wprowadził Loterisa, gdyby nie to, że Brylant od początku sesji mi truł o niego dupę. I w bardzo jasny sposób usprawiedliwił dlaczego. Nie? Jeszcze się mnie ten, że mu mówić, że no, pojawił się GMPC i pokryta, nie? No nie? Ej, żarty śmiechy, nie? Wybijam się w powietrze, łapię trzonek młota w obie dłonie i... To jest gówniane do odkrycia. Ja w tego wbijam mu w łeb. Nie jest wystarczająco płaskie. Halo? Wiesz co, ty bardziej chciałem ci zwrócić uwagę na to słońce formułujące się nad piersią Lilian. A, to... Czyli moc Siren Ray. Jak on dostał? A zaraz, nie ważne. Myślałem, że Lilian jest... A, właśnie, dobra. Raz mógłbyś zrobić swoje i być łasy na power-upy. Dobra. To zajmijcie go jeszcze chwilkę i zamieniam się w tego Lipkę i rzucam się na to, żeby to zjeść. Generalnie jakby co, to jego w tym czasie się przygotowuje, by teleportować Lilian stąd prawdopodobnie do Szai. Okej. Okay. Jedyna osoba w tym gronie, która ufa Szai.
Prawda? Sam sobie by nie ufał? Chociaż to trochę dziwne, bo przecież Shaya była nim w ścianę. To zadaj w tym momencie sobie pytanie, co sądzę o reszcie. No ja od początku nie wiem, czemu za nami łazisz, także... Tuzu? Sorry? Przedwam? Od samego początku. Mówię, że jak jego patrzył, to co Ewot pierdolił z Odynem, to mu bitki opadły. No w sumie ja jeszcze na szczęście nie wiem o Odynie. No dobra, F, oficjalnie zostałeś bogiem słońca i płomieni, gratuluję. Chyba sobie poszedł. A także z jakiegoś powodu światła dobra i tak dalej. Dobra, już jestem. Co robię? Ojej, jak słodko! Nie zamieniam się, tylko po prostu podchodzę. Like a boss. Wyciągam rękę i obejmuję nią to słoneczko i zaciskam. Okej. Okay. No dobra, no to tak jak zacząłem mówić. Oficjalnie zostałeś bogiem dobra, światła, życia, płomieni i słońca. Słucham? Tak! Gratulacje. To teraz będziesz słodki, uroczy, miły i dobry. Tak. Good doesn't mean nice. A czujesz, jak się robisz bardziej puchaty, ja? Tak. Przepraszam. Co? No tak. Niby, jak to? Ale to nie, spadowa. Sionach, ty natomiast czujesz, że jest poważny problem, bo mimo tymczasowej pomocy Loterisa czujesz, że trochę za dużo przyjęłaś i Candelius trochę za dużo przyjął na siebie. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje ci się, że jedno z was umrze. O nie. Och. Nie. Nieważne, ile razy powiesz nie, to nadal się wydarzy. Nie. Nie? Och. Wszyscy są równi wobec śmierci. Czy może rzucę na tego Last Breath'a, czy coś? Nie, to jest fabularne. Dobra, teraz mam ciężką decyzję, bo nie chcę, żeby Candy umarł. Ja wiem, że to jest jej scena, ale czy mogę jej w czymś pomóc? Możesz. Czy mam dość powera, że... Nie, co jak głupie pytanie. Chcę go podładować. Ja rozumiem, że leżę na ziemi, kszczuszę się i po prostu czuję, jak umieram. No, albo jak coś w tobie umiera. No, to tak, wiesz co? W momencie, gdy dotykasz Candeliusa, żeby nasączyć go nową mocą, to odczuwasz jeszcze, znaczy zyskujesz z nim bezpośrednie połączenie. Możecie sobie pogadać. On lekko skinął głową, mówi: witaj, mój panie. To dość nieoczekiwany rozwój wypadków, ale muszę przyznać, że podoba mi się. Surprise, but welcome. Wiedziałem, że... Dokładnie. Dobra. Okej, jako twój król zakazuję ci umierać. No cóż, mam jeden pomysł, jak możemy na to zaradzić. Nie zabijając przy tym Sionach. Domyślałem się, że to powiesz. Dobrze. Mój Boże. Słucham twojego planu. No cóż, połowa naszych problemów, to znaczy moich i Sionach, wynika z tego, że jesteśmy dwiema istotami, dwiema esencjami zamkniętymi w jednym śmiertelnym ciele. Pozbycie się tego śmiertelnego ciała nie jest do końca rozwiązaniem, ale gdyby połączyć te esencje w jedną całość, myślę, że mogłoby powstać coś więcej. Tylko że, no cóż, do tego potrzebny byłby boski dotyk. Ha ha ha.
Czyli po prostu znowu byście się rozdzielili? Nie, stalibyśmy się jedni. Aha. Fiona, słyszysz tą konwersację, więc możesz się włączyć. Rozumiem, że siedzimy na tej mojej łączce u mnie w głowie, co kiedyś z Heloną byłyśmy. Tak. Piknik, tak. Cześć, chcesz herbatkę? Witam w mojej głowie. Całkiem przytulnie, nie spodziewałem się. Dziękuję. No, nie spodziewałem się tego. Że mam przytulnie w głowie, a nie, że jest to jeden wielki chaos i rozpierdol. Zmieniając temat. Informacja szybko dla Jugo, to w międzyczasie udało ci się odwiązać Lilian i wyteleportować do Szai. Przeżyła to jak ten dusza zerwanej? To nie była do końca jej dusza, tylko boska iskra, która się gromadziła nad nią. No, whatever. Tak. Dusza, śmiertelna dusza pozostała nietknięta. Ała, po tyle dobrze. O! Brawo ty. Tak. Teraz masz życie do ułożenia ze mną. Dobra, co jak to robimy, co robimy i co wtedy będzie w tym momencie, mniej więcej w tym momencie, jak Hugo jest gotowy do wyteleportowania Lilian, to nagle do pałacu wpada Bartel ze swoją drużyną oraz grupą najemników. I tak się rozgląda. Działaliśmy zgodnie z dodatką pana Efa. Ale to Martel nie płonie na tym planie? Z jakiegoś powodu nie. Jest tak zajebisty. No. Nie, bardziej krasnolud cały czas mruczy jakieś zaklęcia. No to też. A no tak, bo był ten krasnolud, no tak. Dobra, bo ja to mam ważne sprawy, na przykład czy umrę, czy nie umrę. Możemy wrócić do tego? Tak, możemy. Wiesz, do niego, że idź z dziewczyną, dobra robota, jestem dumny i takie to. Dobra, wracając na polankę. Dobrze, fajnie byłoby poznać konsekwencje, w sensie, co mamy do przegrania, Candy? Candy wzrusza ramionami. Nie będzie już Sionach, nie będzie już Candeliusa, będzie coś nowego. Ale będziemy pamiętać siebie? Tak, będziemy mieli... Nowa istota będzie miała wspomnienia nas obu, co może być trochę dziwne, ponieważ część będzie podwójna. W sumie tu bardziej mi zależy i tak patrzę na Efa, jeśli chodzi o pamiętanie. Sugestywnie patrzę. Sądząc pożarze w twoim sercu, to raczej tego nie zapomnimy. A sądząc pożarze w tym momencie w twojej głowie, chyba nie powinienem był tego mówić głośno przy nim. Tak. To potem. To jest twoja decyzja. Dobra, to ja podaję Efowi dłonie i w sumie to tylko na tym mi zależy, żeby nie zapomnieć. No i tak działa. Nie chcę, żeby żadne z nas umarło, aż na pewno nie, żeby Candy umarł. Dobra. Pewnie nagle z pałacu widać taki wybuch ze środka. Tak, i po chwili Sionach stoi w swojej zupełnie ludzkiej postaci, czyli przestała wreszcie być Flaming Angel, ale ogień zupełnie jej nie przeszkadza. Jedyny znak, że coś jest z nią nie tak, to płomień w jej oczach. No i Sionach, czujesz się troszkę dziwnie, ponieważ pamiętasz w zasadzie miliony lat rządzenia na planie ognia. Dużo lepiej rozumiesz swoje własne moce. Jednocześnie pamiętasz to, jak byłaś druidką, ale wydaje ci się to takie dziwne i strasznie krótkie w porównaniu z tym, jak długo żyłaś. Jakoś twój nowy umysł, który stanowczo jest żywiołakiem płomieni, dużo lepiej sobie radzi z przetrawieniem tych wszystkich informacji, więc wszystko się układa w jakąś sensowną całość bardzo szybko. A ja cię w końcu rozumiem to, co Candy mi starał się tłumaczyć. Tak.
Czyli, a czy stoję, czy mając Efa za ręce? Mhm. No to teraz chcę go pocałować tak bardzo mocno. No, jak najbardziej. A? Jeszcze jak w Shreku ta scena, jak się unoszą pod koniec. Tak. Którego Shreka? Aha, jak się przemienia? Nie, co? Tak, i lecą tak w górę, wokół nich te pumyki latają. Co? W tym momencie loterista odchrząka i mówi: wiecie, jeżeli macie ochotę na fajną randkę, to trzeba zgładzić jednego boga zła, chaosu i płomieni. Nie chciałbyś powiększyć swojej domeny, Fedrirze? Nie, on teraz jest dobry, miły i słodki. Wiesz co, to równowaga musi zostać zachowana. Czekaj, ale mówimy o kim on mówi? W jakimś pomniejszym bóstwie, raczej w zasadzie demonicznym lordzie, który zawłaszczył sobie fragment domeny ognia. Aha, tutaj u mnie? Nie, domena ognia, znaczy ogólnie rzecz biorąc domeny to jest troszeczkę coś innego niż miejsca. Domeny to są aspekty bóstw, które śmiertelnicy nadają bóstwom. Ogólnie rzecz biorąc, to działa w ten sposób, że to, co zrobił Fenrir, było w pewnym sensie przepowiedziane, w związku z czym kapłani zaczną głosić, że pożar słońce i dzięki temu sam stał się słońcem i teraz to, jak modlisz się do słońca, to modlisz się do Fenrira. W związku z tym jego wiara niejako, wiara ludzi, którzy się modlą do słońca, będzie wpłynęła do niego, ponieważ on posiada domenę słońca. I podobnie jest z ogniem i innymi rzeczami, z tym, że jeżeli na przykład ludzie się modlą do ognia, to ta wiara się rozdziela między wszystkich, którzy mają domenę ognia. Tak samo jest wielu bogów, którzy mają fragment domeny dobra, tak? Wait, ale ja nie jestem czymś, co ma coś związek z wiarą, nie? Nie. Po prostu super. Jesteś po prostu w tym momencie najpotężniejszym elementalem ognia. Okej. A ja tak patrzę na Efa, ale nie będę do ciebie mówić, szefie. Roll credits. Przepraszam, Blacku i Maverick, że mieliście dzisiaj troszeczkę mniej roboty. No. Bo za odgrywaniem swoich wszystkich postaci po kolei. Spoko, Zarakus jest taką postacią, że nawet jak pojawia się na dwie minuty, to mam fan z jego odgrywania. No właśnie, czy ktoś powiedział Zarakusowi, że już może przestać mieć infryty? Nie. Ale jak się skończyły, to przestał. Dałabyś. Ewentualnie jak oni się w końcu nauczyli, że może jednak... Właściwie, co jest gorsze, żeby zesłać na plan? Janusa czy Zarakusa? Janusa, bo Zarakus chyba jeszcze będzie słuchał. Znaczy, ja podejrzewam, że to, co się dzieje, to prawdopodobnie Shaya ten się pojawia z Albionem i mówi: Zarchan, teraz będę w innym miejscu. On się pyta, co masz na myśli, mówiąc kontrol, bo damage rozumiem. Tak. Nie ma takiego słowa w moim słowniku kontrola. Ale lubię być rozchwytywany. Znaczy, bądźmy szczerzy, to jest taki team up. On jest od damage'a, a Shaya od control, nie? Tak. Tak, to jest jedna ze scen... Nawet w miarę szybko udało się dojechać do końca tego w clusterfucku. To jest jedna ze scen, jak lecą napisy końcowe, to jedny z nie ze Stingerów, tylko jak tam obrazki właśnie Shaya biorąca za Rakusa i... którzy idą czyścić inny teren, tak dalej. Jedna ze scenek rodzajowych. To nam dwie epickie postacie doszły. No. No shit, ale Sionach i Fenry teraz są już epicy, po prostu. Nawet chciałem zauważyć, to nie jest pierwsze w niebo wstąpienie. A kto jeszcze w niebo wstąpił? No, Cymaril. No. Aha, bo ona była postacią czyjąś. Tak, Blacka. O. Z wodą, jak na sesji mają Divine Ranki działać.
Co ma jak podziałać? Divine Rangi. Jakieś mechaniczne, czy tylko fluffowe? Wiesz co, chyba ustalaliśmy, że to jest fluffowe na zasadzie, że masz po pierwsze Divine Spark, po drugie domeny swoje, plus domeny jako miejsce, jak już sobie zbudujesz. Mhm. We własnej domenie jesteś nieśmiertelny i niepokonany, barring accidents. To ma sens. Zarakus jest takim twoim wypadkiem. Tak. Jeżeli robisz coś, co się zalicza do twojej, do jednej z twoich domen, to w zasadzie masz pełną kontrolę nad tym. Szczególnie jeżeli mieszasz w losach śmiertelników w ramach swojej domeny. Welp. A w ogóle zapomniałam przyłożyć i walczysz na poziomie Divine, co oznacza, że w zasadzie nie musisz rzucać na hack and slash na wszystko, co nie ma podobnego poziomu mocy, tak? Bo możesz po prostu zgnieść jak robaka. No czy w DDK Divine ranki dodawały do rzutów po prostu. Ale to nie DDK. Ale dodawanie do rzutów tak bardzo nie ma sensu, jeżeli rozmawiamy o bogach. Ja wiem, że ja ich cały czas przedstawiam jako miłych staruszków z opaską na oku. Ale też właśnie bo to chciałem mieć tą scenę walki, żeby pokazać, czym tak naprawdę są bogowie. Mocą. No. No cóż. Z jakiegoś powodu wszyscy w kolach nazywają ich powers, tak? No cóż, Helena będzie musiała wykminić nowy cel, bo Kanel został uratowany. In a way. I Siona w sumie też nie potrzebuje już Feniksa. Tak. Znaczy, usuń też mój ruch. Celem jego na pewno będzie ten, o ile nie pójdzie na emeryturę całkiem, to nauczyć się robić portale między wszechświatami. Generalnie zobaczył to, co tu się odpierdala, jest mocno zdegustowany. Mogę zmienić, bo w sumie faktycznie wykonałeś cel, więc za to ekspy masz. O, no, 5. Ojej, ale jakie to słodkie, że Fenrir, który był tym złym, który miał wszystko zepsuć, stał się bogiem dobra. Jest tak niesamowicie urocze. Ej, ale ja będę mogła teraz wpadać na materialne? W ogóle, co to mi porobi z umiejkami? No szlakowo zobaczymy, pewnie wiesz, jakiś... Zastanowimy się, na pewno Sionach jest postacią epicką, w związku z tym zrobiłabyś sobie coś nowego, żebyśmy tylko od czasu do czasu wyciągali ją z zabrażarki. No wiem, już pisałam wam o tym. Na pewno za 4,5 roku trzeba będzie odmrozić wszystkich tych epickich. Ej, ale no przecież ktoś coś mówił, że być może nie. Nie, zobacz... to nie jest tak, że być może nie. Sfery się kończą, ale już nie z winy Sionach. Aha. A to czekaj, to jak to miało wyglądać? Myślałam, że to 5 lat to jest ten... przeze mnie. Znaczy, przepraszam bardzo, ale to miało zdać się tak być, że być może z winy Sionach, o ile F jej nie dostarczy info, które dostarczył. Nie? No, czy nie to nie miało być z mojej winy, bo mam Kandeliusa, ale teraz już nie mam Kandeliusa. Właśnie o to chodzi. Bo było powiedziane wtedy na sesji, że ponieważ się połączyła z Kandeliusem, to ogólnie spierdoliła i dlatego Albion początkowo próbował pchnąć świat w drugą linię czasową, gdy się nie połączyła z Kandeliusem. Bo w zasadzie to, że F trzyma Kandeliusa, było dużo bardziej sensowne z jego punktu widzenia, musisz przyznać. No to. Biorąc pod uwagę, jakie było przeznaczenie F-a, nie? I najbardziej prawdopodobna ścieżka, którą widział, że F podąży. To przy okazji ekspy za grupowe pytania. Czy pokonaliśmy kogoś potężnego? Nie. Nie, nie. Nie. Na tym poziomie nie. Nie? Ja sobie dodam. No to są grupowe, albo wszyscy, albo są... Nie, no pokonaliśmy. Tak, to chyba tak. Czegoś nowego o świecie? Tak. No. Skarb? Tak. W sumie też. No poczekaj.
Ja mam... Tak, właśnie to, ja mam Efa. Ktoś dał Divine Sparka. No już tak, pomijając Divine Sparki, to rzeczywiście miłość. For the love and justice. But still better love story than Twilight. A kto to, Ksajach? League of Legends postacie. Postacie z League of Legends. Zostały wypuszczone dwie naraz. Są parą, najlepiej grają we dwójkę na jednej linii i jeżeli się gra obiema, znaczy jeżeli dwóch graczy gra tymi postaciami na jednej linii, są cholernie irytujący, bo bez przerwy ze sobą gadają i flirtują. No jakie słodkie! To jest genialne, naprawdę. Będziemy gorsi niż oni rzeczywiście. Tak, grupa dostaje ekspa za ostatnie, bo znaleźliście najcenniejszy ze skarbów. Okej, za alignment nie dostaję, bo na pewno nie dałem śmierć nikomu. A ja help an animal or spirit of the wild, czy moich wszystkich podopiecznych możemy nazwać duchami? Możemy, niech ci będzie. Rzeczywiście dziękuję. Starałaś się ich ochronić do końca. Że dopóki nie zesłali na nich do rakuca. Ej. No i mam nadzieję, że on nie zrobił moim kuku. I sobie z nim poważnie porozmawiam. Wiesz co, wczoraj ktoś wrzucił na Discorda artykuł o tym, jak zniszczenie dwóch snajperów ISIS spowodowało także wysadzenie ładunków wybuchowych ukrytych w budynku pełnym cywili. Więc wiesz. Powiem to tak, tak jak twoi dobrzy byli mądrzy, mieli pewną dozę zdrowego rozsądku, to wiedzieli, żeby uciekać. No dałam im rozkaz, że mają się trzymać z daleka, wycofać. Zagrupować i tak dalej. Yep. Dobra, myślę, że mi się bondy rozwiązują. Na pewno z FM. Mamy i z FM, że owszem, się rozwiązuje. No okej. Okay. No, mieliśmy randkę w moim umyśle. FM też by się rozwiązało. Z Jonek wcześniej razem przez piekło. Dosłownie. O właśnie, bo mam. F przeszedł dla mnie przez piekło. To jest. Czy F ma taki sam? Nie, że przeszliśmy razem przez piekło i że jesteśmy w takich kłopotach. Dobra, to ja drugiego bonda też rozwiązuję. Nie, to myślę, że... Musimy coś zrobić. Musimy sobie zrobić nowego bonda, myślę. No, co ja go nazwać? Power of love? Power of... Albo moja druga połóweczka. Mhm. Jestem jego królową! Ojejku, to jest słodkie. Nie, kurwa. Spierdolaj. Nie.